Witam Was bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach poświęconych programowaniu komputerów. Przyjrzymy się problematyce, stworzymy kilka funkcji, zobaczymy, jakie się wywołuje z parametrem, bez parametru, puste funkcje, funkcje rekurencyjne, zobaczymy również zmienne lokalne i globalne. Zatem do dzieła. Pierwsza linia line. Następnie informacja, czym będziemy się zajmować, funkcje w Pythonie. Zarówno funkcje, procedury, jak i metody są wygodnym sposobem dzielenia kodu na bardziej czytelne bloki, pozwalając tym samym ustrukturyzować nasz program. I pomagają nam zminimalizować również powtarzający się kod, który możemy ponownie wykorzystać, a tym samym zaoszczędzamy sobie sporo czasu. Funkcja w programowaniu to pewna zdefiniowana sekcja wykonująca określony blok kodu. Dlatego też funkcje są kluczowym sposobem definiowania interfejsów, dzięki czemu programiści mogą w prosty sposób udostępniać swój własny kod, a tym samym dzielić się osiągnięciami ze światem z innymi programistami. Podświadomie stosowaliśmy już różne funkcje na danych typu int, string, listach, krotkach czy nawet słownikach. Poznaliśmy już m.in. takie funkcje jak len, replace, upper oraz cała masa innych, ale chyba najczęściej przez nas wywoływaną funkcją jak do tej pory była funkcja print. Wbudowane funkcje typu built-in możecie znaleźć na oficjalnej stronie Pythona. Serdecznie Was zapraszam na link, który jest w opisie. A my... Tymczasem zajmijmy się tworzeniem naszej pierwszej funkcji wspólnie. Tworzymy pustą funkcję. Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć o kilku konwencjach dla programistów. Zaraz pod nazwą funkcji pojawia się często DOCSTRING. Jest to krótka adnotacja, opis dla dewelopera, co robi, czego możemy oczekiwać od danej funkcji. Stringi w Pythonie tworzy się zaraz pod nagłówkiem, w ciele funkcji, procedury czy metody. I są one zapisywane, jak tu widzicie, jako komentarz. Ja używam w tym przypadku multiline comment, żeby nam oddzielał poszczególne bloki. Wizualnie wolę jednak multiline comment stosować do docstringów. Te docstringi, które ja wam dzisiaj wprowadzam, będę je jeszcze rozszerzał. Jest to tylko dla zobrazowania oraz zrozumienia, do czego, dlaczego i do czego stosujemy te docstringi. Ok, tworzymy funkcję, tworzymy albo i definiujemy funkcję poprzez użycie hasła kluczowego def. Potem jest nazwa funkcji oraz nawiasy, a na samym końcu nagłówka znajduje się dwukropek. Następny styl i konwencja, PEP8, mówi nam o tym, aby zapisywać nazwy małymi literami, a oddzielamy je, jeżeli jest tam więcej słów, nie spacją, ale podkreślnikiem. Nie kropką, również nie myślnikiem, ale używamy w tym celu podkreślnika. OK. Jeżeli funkcja nie wymaga informacji z zewnątrz, to nawiasy, które są zaraz po nazwie, pozostawiamy puste. Startujemy. Def, nazwa funkcji, nawias. Nazwa naszej funkcji, no to będzie Empty Function. Jak już zauważyliście, ja próbuję przybliżyć wam, tak jak w matematyce, to się robi w matematyce dyskretnej, indukcja i zależności rekurencyjne. W tym przypadku, jeżeli chodzi o indukcję matematyczną, to zaczynamy zawsze od podstawowego zapisu, czyli tzw. Tak bazy. Na początku wyznacza się bazę, tym razem utworzymy sobie funkcję pustą, i w Pythonie do tworzenia jakiegokolwiek bloku, należy użyć wcięć. Tak jak wam mówiłem o docstringach, będą one zapisywane pod każdą funkcją, którą stworzymy. I tak jak i pod naszą pustą funkcją, mamy adnotację, że nasza empty function będzie zawierała pustą funkcję. I już teraz, gdy najedziemy na samą nazwę funkcji, to widzimy informację, pusta funkcja. OK? Stosujemy wcięcia tak samo, jak robiliśmy to m.in. podczas pisania instrukcji warunkowych. If, else. W Pythonie do pisania pustych funkcji używamy instrukcji pass. Pass jest specjalną instrukcją w Pythonie, która nie robi po prostu nic. Jest to tak zwany Dummy Statement. Pass. OK? Puste funkcje. Są używane jako placeholdery i definiuje je się w początkowym procesie konstruowania szkieletu programu. Wbrew pozorom są one używane dosyć często, gdyż jeżeli przelewamy nasz mindmap na program źródłowy stworzymy najpierw funkcję, następną funkcję, następną funkcję, jeżeli mamy pomysły tworzymy, generujemy kod. Nie zawsze wypełniamy ten, tę funkcję czymkolwiek, tylko tworzymy tak zwany szkielet programu. No i w środku znajdzie się ten opis pas. Ok. Jeżeli mamy pustą funkcję, to stworzymy sobie funkcję, która znajduje zastosowanie. W tym miejscu utworzymy funkcję wyznaczającą rok przestępny. We wnętrzu każdej niepustej funkcji może znajdować się dowolna ilość poleceń. I tak, zaczynamy. Hasło, słowo kluczowe def, lipier i nawiasy póki co jeszcze puste. Na koniec dwukropek, wcięcie i nasz string. Funkcja sprawdza czy rok jest rokiem przestępnym lub nie. W przypadku kiedy jest true, czyli zapętlamy, tak? Zapętlamy do nieskończoności, można powiedzieć. Jeżeli nie natrafi się break statement albo keyboard interrupt, to będzie nam, pętla będzie nam się wywoływać wielokrotnie. No i tak, try, output jest podaj, rok i ten output oczekuje na input od usera, od użytkownika. Jeżeli nie jest to liczbą. Wyświetla nam komunikat, że nie wpisaliśmy poprawnie roku. Czyli możemy wiedzieć, że nie wpisaliśmy poprawnie liczby. Nasza zmienna year będzie nam przydatna, aby móc obliczyć, czy dany rok jest rokiem przestępnym, lub nie. Do tego oczywiście jest pewien algorytm. Dobrze, mamy tak: try accept else finally. Finally, jeżeli będziemy oczekiwać na na przykład jakiś interrupt, i dlatego ja też tutaj stworzę sobie pewien break statement. Jeżeli chcemy na przykład wpisać następny rok i wpiszemy tak, to będziemy dalej działać. Zrobimy tak, że nawet jeżeli nie wpiszemy tak, tylko wciśniemy Enter, będzie nam Kolejny raz się pętla wywoływać i będzie czekać na nasz input, czyli abyśmy podali rok, i będzie sprawdzać, czy wpisaliśmy poprawnie liczbę. Oraz, jeżeli wpisaliśmy ten rok poprawnie, to będziemy mieli informację zwrotną, czy jest to rok przestępny, czy nie jest to rok przestępny. I tyle. A jeżeli będziemy wpisywać n lub nie, no bez znaczenia, czy małymi, czy drukowanymi literami, Zostanie program przerwany. No i tak jak powiedziałem, Else to continue. Dobrze. Teraz, gdy potrafimy już stworzyć sobie funkcję, należy je odpowiednio wywołać. Zatem wystartowujemy program. Proszę Państwa, wystartowujemy program. I jak myślicie, um, co otrzymamy? Otrzymaliśmy nic. Po prostu pustki. Tak jakby to był kolejny pusty program. A tak nie jest. Tak jak było to powiedziane, linijka wyżej, należy odpowiednio wywołać funkcję. A funkcję wywołujemy w ten sposób, że po prostu wpisujemy nazwę i nawias. I tyle. Ale na początek wywołujmy sobie naszą pustą funkcję i zobaczymy co się, co, 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 co za informację zwrotną otrzymamy. I nie dziwmy się, że nie otrzymaliśmy nic, gdyż też tego chcieliśmy. A teraz pokażę Wam jak wyświetlić docstring, który został przypisany do każdej funkcji. No i został przypisany również do naszej pustej funkcji docstring oraz został przypisany docstring do naszej funkcji leap year. Ok, zapisujemy, wystartowujemy i mamy pierwsza informacja jest w pusta funkcja oraz funkcja sprawdza czy, jest, czy rok jest rokiem przestępnym lub nie. Dobrze, e, póki co nic wielkiego nie widzimy, mamy to co zdefiniowaliśmy przy każdej funkcji, ale byśmy chcieli e, wywołać naszą funkcję leap year. Wywołujemy ją w taki sam sposób jak w przypadku pustej funkcji. Więc wywołujmy rok przestępny. Zapisujemy, uruchamiamy i pojawia nam się Podaj rok. Mamy, interpreter czeka, abyśmy wprowadzili liczbę z klawiatury. Ja wpiszę rok 2000 i rok 2000 jest rokiem przestępnym. Zgadza się. Proszę sprawdzić, czy wasz program również e, tak działa, że 2000 wskazuje, że jest rokiem przestępnym. Jest to bowiem pewien wyjątek. Eee, czy chcemy wpisać następny rok, a no ja zrobimy tak, no i podamy rok 1998. Eee, rok 1000 nie jest rokiem przestępnym, prawidłowo czy chcemy nie, nie chcemy już, więc program nam wyszedł z i się zakończył. Następnie powiedzieliśmy sobie, że funkcje są to sekcje kodu, które są izolowane od reszty programu i wykonywane tylko po ich wywoływaniu. Warto wspomnieć, że możemy je wywoływać wielokrotnie i za każdym razem mogą przyjmować inne parametry. Możemy je wywoływać gdziekolwiek chcemy w kodzie. Oczywiście po ówczesnym wczytaniu funkcji. Nie możemy wywołać funkcji, kiedy ona nie została jeszcze przeczytana przez interpreter. Zatem po funkcji możemy ją wykonywać gdziekolwiek chcemy, w całym kodzie mamy pole do manewru. Funkcję by je wywoływać wielokrotnie, należy przekazywać parametr do funkcji. Znaczy się możemy wywoływać wielokrotnie, ale zawsze będziemy mieć wynik ten sam. Eee, a jeżeli będziemy chcieli manipulować wewnątrz funkcji należy go zdefiniować już w samym nagłówku czyli w nawiasach tak w nawiasy które dotychczas zostawialiśmy puste teraz będzie znajdował się tam pewien parametr i w pierwszych przykładach e, tak jak wam mówiłem widzieliśmy te nawiasy puste natomiast będziemy zmieniać ten sposób działania i przekazywać wartości do funkcji podczas jej wywoływania Zdefiniujmy funkcję welcome. Parametr n. Figuruje tutaj tomek. Gdy wywołamy funkcję bez argumentu, zawsze będzie przechodził ten, który został on jako default przypisany. Zobaczycie to za chwilę. Wcięcie. Mamy nasz talkString. Powitanie. Funkcja modyfikuje napis. Oraz samo, samo ciało funkcji które po prostu wyświetli nam powitanie. Jak to się ładnie w języku polskim mówi, wyprintujmy sobie znany nam z poprzednich części napis. I mamy hello i title. Czyli będziemy mieć przywitanie naszego N, N, które jest przekazywane przekazywane z naszego headera, tak? W nawiasach Mamy parametr n, on zostaje przekazany do otóż tu i zostaje wyświetlony e, jakiś tam napis. Teraz byśmy chcieli oczywiście wywołać tą funkcję, bo gdybyśmy nic nie zrobili, nie zmieni nam to naszego outputu, który uzyskaliśmy przed chwilą. Przerwałem, nie mamy nic więcej więc należy wywołać, wywołamy, um, wywołamy je kilkakrotnie mm, i przekazujemy tutaj parametr do funkcji przez wartość um, welcome Ewa, welcome Wojtek i welcome Tomek tak, spójrzmy czy ja was tutaj przypadkiem nie oszukuję OK, mamy. Hello Ewa, hello Wojtek, hello Tomek. Prawidłowo. Program działa jak należy. Mamy również title, czyli H jest z wielkiej, E jest drukowane, H jest drukowane, W jest drukowane, tak jak chcieliśmy. Tak też nas, nam program działa. Um, ważną cechą funkcji, metod i procedur jest fakt. Że aby wykonać zawarte w nich instrukcje, możemy wywoływać blok kodu z dowolnego miejsca w programie. Oczywiście po uprzednim wczytaniu funkcji. Ja już wam to przed chwilą powiedziałem. Ok. Dalej tworzymy funkcję z nieokreśloną liczbą argumentów. Do tego będziemy stosować e, naszą e, nasz star. E, przed argumentami. Nazwijmy nums, arksy, które będą przekazywane do funkcji. I tak jak pamiętamy docstring funkcja sumuje wszystkie dowolne wartości liczbowe. Czyli wszystkie argumenty, które będą przechodziły przez funkcję będą sumowane. A chcemy oczywiście dostać coś z powrotem, więc nazwijmy sobie lokalnie naszą zmienną total 0, zapętlimy przez wszystkie nums, przejdźmy przez nasze, przez nasze argumenty i dodajmy, na początek będzie to 0 plus i, czyli 0 przez nasz pierwszy argument, Wtedy pierwszy argument plus drugi argument, drugi argument plus trzeci argument, w zależności od tego, ilu tych, ile tych argumentów będzie wywoływane na dole funkcji. Już teraz byśmy mogli sobie wydrukować argument, niemniej jednak ja bym chciał dostać całość zwróconą. I aby zwracać, używamy tutaj słówka return. Ok. Zwracamy wartości. Wywołujemy funkcję function with arguments 12, 31, 56 oraz 14 i oczekujemy yy, na zwrot, ile będzie wynosiła suma tych wszystkich poszczególnych argumentów. No i spójrzmy. 113 wynosi suma, tak? Mm, użyłem tutaj słowa kluczowego print, gdyż e, sama funkcja w sobie nam nic nie wyprintuje. Gdybyśmy użyli print i print, jeden raz byśmy dostali none. A. Mm, a tego nie chcieliśmy, zatem użyliśmy print i nazwę funkcji z argumentami, które przekazywane są do funkcji, tak? Teraz stworzymy sobie trzy słowniki z danymi użytkowników. Mamy trzech użytkowników: nik Ewa, nik Wojtek, nik Tomek oraz ich Pesele. Eee, Pesele, które tutaj są podane, są to totalnie fikcyjne Pesele. W przypadku Waszego ćwiczenia mm, sprawdzicie, czy PSL -e są prawidłowe, um, czy też nie. No, zadanie domowe, które macie, macie czas do następnych zajęć. E, życzę Wam powodzenia. Jest to ciekawy projekt e, i macie spore pole manewru. Dobrze, przejdźmy zatem jednak do naszych, e, do naszych ćwiczeń. Yy, I stworzymy sobie funkcję z nieokreśloną liczbą argumentów, tak? Yy, argumentów powiedziałbym bardziej keyword arguments, czyli docstring funkcja yy, wypisuje wszystkie elementy keyword arguments i po prostu zwykły print kwarksy, no i to tyle. Dziękuję. Teraz byśmy musieli wywołać funkcję. Jeżeli przy, przypiszemy po prostu welcome, no to otrzymamy none. Gdybyśmy go zwracali, to byśmy mieli coś innego oczywiście. A gdybyśmy mieli zwróconą wartość, a welcome nam po prostu printowało i nie mieliśmy żadnej wartości zwróconej. Po prostu nam modyfikowało dany napis. A w tym przypadku, będziemy odwoływać się do. Do pierwszego usera, Nick, który jest Ewa, i weźmiemy sobie jej PESEL, potem do Wojtka PESEL i Tomka PESEL. Tak. Eee... No zobaczymy, co nam kod pokaże. No, i faktycznie, w pierwszym przypadku. Nie mamy return. W zastosowanej funkcji jest po prostu sam print statement, dlatego też otrzymujemy None. A w przypadku następnym dostajemy z powrotem nasze quarksy i w formacie takim, jakim oczekiwaliśmy. Tak? To teraz przejdźmy do zagadnienia przekazywania danych referencyjnych. Jest to następny przykład. Jest to drugi sposób przekazywania danych w Pythonie przez referencję. No i najpierw stworzymy sobie pustą listę: L1. I nazwijmy sobie funkcję by reference". Nasz string przekazywanie danych przez referencje i tak. L1 załączymy sobie e, naszego usera pierwszego, naszą Ewę. Potem załączymy sobie Wojtka i na koniec Tomka. No i e, mamy zmienną globalną L1, a w środku mm, działamy na tej zmiennej. I jak się domyślacie, będzie miało to wpływ na naszą listę. I na początek użyjemy print statement z, z, z informacją. Przed przekazaniem danych przez referencję L1 wyglądała nasza L1 tak. Teraz wystartowujemy naszą funkcję by reference i zobaczymy, Podejrzyjmy nasze L1, naszą listę, jak wygląda po przekazaniu danych przez referencję. Domyślacie się pewnie, że będzie to pusta lista w pierwszym przypadku, a w drugim lista, po wywołaniu funkcji z referencją, będzie ona już funkcją kompletną. Ok. Jak już jeden raz wykorzystaliśmy zwracanie wartości za pomocą wyrażenia return, tak i tu Wam to wytłumaczę. W Pythonie funkcja może zwracać tyle wartości, ile jest tylko potrzebne. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Też używaliśmy słowa procedure czy function, i różnica jest między tym taka, że funkcja zwraca wartość, a procedury nie zwracają wartości. I stworzymy sobie e, funkcję grade converter, grade to jest ocena, a conf konwersja. Prosta sprawa. Ta strzałeczka oznacza, e, jakiego typu dane zostaną zwrócone. My, jak używamy multiline comment, taki w tym przypadku, mówimy, że funkcja wypisuje słownie oceny i zwracana jest wartość typu string. Tak? Świetnie. Zamykamy doc string i definiujemy. Jeżeli ocena jest równa lub więcej niż 90, to wypisujemy e, słownie BDB. W przypadku kiedy jest e, równa 75 lub więcej, to będzie DB. Powyżej 60 bądź równe będzie to trójka. Eee, powyżej 50 bądź równe będzie to dwójka. Dop. <coughs> I w ostatnim przypadku, else, no to zwracamy wartość NDST, ndst, gdyż mamy poniżej 50%, co nie jest dopuszczalne. No i tak. Wywołujemy trzykrotnie tą samą funkcję, lecz z różnymi argumentami. A wartości metkujemy. Do zmiennej Ewa, do zmiennej Wojtek oraz zmiennej Tomek. I wiemy teraz, że wywołana została funkcja Grade Converter z 80 dla Ewy, dla Wojtka ta sama funkcja z wartością 91 oraz dla Tomka, gdzie przekazujemy 51 do funkcji. No i żeby móc to zobaczyć należałoby wyprintować. Więc ocena Ewa, Ewa. Nowa linia, ocena Wojtek, Wojtek i ocena dla Tomka, tak? Zobaczmy. Czy program działa prawidłowo? Dla danych, można powiedzieć procentów. Dla danych procent. 2. Nie. I tak, ocena Ewa. 4 ocena Wojtek, 5 ocena Tomek, 2 zasłużone. Tworzymy przykład dla funkcji z rekurencją. Na początek jednak powiem Wam, że funkcje rekurencyjne to funkcje, które wywołują same siebie bezpośrednio lub za pośrednictwem innych funkcji. Ehm, żeby to też zrozumieć, będzie na początek iteracyjna funkcja. Parametr n będzie przekazywany do funkcji. No, oczywiście różne argumenty będą wywoływane. Jak się domyślacie, um, factorial jest to silnia, odpowiednik silni w języku polskim. No i wpisujemy nasz docstring, mm, nasz obliczenie silni iteracyjnie. Robimy to przykładowo, żeby Wam e, pokazać, jak działa to na początek e, z, z pętlą, którą dobrze znamy, 4, e, i startujemy. Jeżeli n jest już 0 lub 1, no to zwracamy, e, zwracamy wartość 1. Ale w każdym innym przypadku, czyli jest użyta ta 4i e in range. 2 oraz nasz parametr n zostaje powiększony o 1. Mnożymy to przez kolejne liczby od 2 do n. Czyli mamy temp, który był e, lokalnie zdefiniowany jako 1 i 1 równa się 1 razy nasz nasze i, które musi być oczywiście powyżej e, dwójki. E, łącznie z dwójką 2 lub wyżej. I tyle kroć będzie to zapętlane, Zwracamy naszą wartość temp i zobaczymy później, jak ta iter factorial e, działa. Niemniej jednak, chciałbym przejść tutaj do sedna, gdyż rozmawiamy tutaj o rekurencji i e, nasz factorial jest to klasyk, jeżeli chodzi o tłumaczenie, gdyż jest on dosyć prosty jeśli chodzi o rekurencję. Chcemy stworzyć tą funkcję tak, aby wywoływała się sama. Za wywoływała e, sama siebie bezpośrednio. Nie za pomocą innej funkcji, tylko wewnątrz funkcji będzie wywołanie, a tutaj będzie wywoływane, że zaczynamy od najwyższej i pomniejszamy ją o 1. Czyli obliczamy silnie rekurencyjnie, to jest nasz drugi sposób. W przypadku, kiedy n jest mniejsze niż 2, no to zwracamy 1. A w każdym innym przypadku, to już nie musimy else pisać słowa kluczowego, gdyż wiemy, że em, wychodzi to. W każdym innym przypadku, n jest mnożone razy. I tu zaczyna się nasza rekurencja. Razy n-1, czyli tak, były 5 zobaczyło, jest mniej, nie nie jest, działa 5 razy 4 tak, już jest wyływana rek factorial z czwórką i razy 3 i tak dalej aż zostanie to n osiągnięte że jest na przykład 1 jest mniejsze od 2, i return 1 Dziękuję bardzo. Funkcja zakończyła się. A teraz e, zobaczymy, jeżeli wywołamy e, dane funkcje, ale aby je wywołać, przypiszemy sobie dane wartości do pewnych metek. Do metek są to nasze powiedzmy sobie zmienne f i 1, f i 2, f i 3, f i 4, f i 5. A. To, co tu widzimy, no to są e, nasze argumenty i wywoływanie danej funkcji e, iteracyjnej na początek, a później, jeżeli chodzi o funkcję z rekurencją. No i aby to wszystko zobaczyć, Zrobiłem sobie pewne spacje pomiędzy, no i zapisałem od nowej linijki, aby oddzielić to od tego kodu, który widzimy poniżej. Um, dlatego też chcę stworzyć to samo dla drugich wartości, dla drugich metek, które są przypisane do naszych rekurencji. No i zobaczymy na output co uzyskamy. Na początek rok nie, no i mamy wypisane. 1 silnia jest 1, 2 silnia jest 2 i wartości są dokładnie takie same. OK. Teraz wywołamy funkcję z innymi e, argumentami. Znaczy się przekażemy te argumenty od f1, f2f3 do funkcji function with arcs. I jak pamiętamy, będzie to zsumowane. Czyli będzie sumowane 1, 2, 6, 24 i 120. Tak? Wystartujemy program. I mamy sumę 153. Jak to świetnie wszystko działa. Teraz bym chciał wam przytoczyć różnice między zmiennymi globalnymi i zmiennymi lokalnymi. W Pythonie jest to trochę inaczej niż w wszystkich innych językach, niż w większości języków wysokiego poziomu, gdyż wszystkie zdefiniowane na zewnątrz funkcji są zmiennymi globalnymi i oznacza to, że mogą one być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz funkcji. A e, zmienne zdefiniowane wewnątrz funkcji są zmiennymi lokalnymi. Do użycia tylko wewnątrz funkcji. Już wam pokazuję na przykładzie jak to działa. Um, mm, kilkakrotnie wam podkreślałem, że to jest globalna, to jest e, lokalna, jeżeli działaliśmy na tym kodzie. Niebie jednak w tym przypadku definiujemy sobie pi równe 3.14, jest to nasza zmienna globalna gdyż jest to na zewnątrz jakiejkolwiek funkcji ale zadefiniujemy sobie e, funkcję area of circle um, przekazujemy tutaj nasz parametr radius i mamy docstring funkcja oblicza pole koła area równa się pi razy radius do kwadratu czyli jest to nasz wzór na pole koła tak? pole koła równa się pr. I, aby zobaczyć wynik, wyprintujmy sobie, wypiszmy sobie pole, równa się e, nasz, nasz, nasza wartość ze zmiennej area przekonwertowana do stringa, aby móc to skonkatenować, tak? Jeżeli już znamy e, wzór na pole, koła, Które jest uzależnione od naszej zmiennej globalnej pi, byśmy chcieli w powyższym przykładzie zmienić sobie tą wartość pi. A zrobimy tak, jeżeli nadpiszemy ją wówczas, która będzie umieszczona wewnątrz funkcji o tej samej nazwie, lecz musimy dopisać słowo global. Do pi. Już Wam pokazuję, jak to się robi. Nazwijmy ją UpdatePy. NewPy równa się funkcja aktualizuje wartość. No i słowo kluczowe global znajduje się teraz przed naszą zmienną. I jest to, co prawda, byłaby to traktowana jako lokalna, gdyby nie to słowo kluczowe global, które pojawiło się w tym miejscu. No i mamy pi równa się newPi, pi, które jest przekazywane z naszego parametru z góry. No i mamy nadpisane, tak? Więc aby móc obliczyć e, pole koła, mm, kiedy mamy tylko dwa miejsca po przecinku dla 500, e, dla no to otrzymamy na pewno mniejszą liczbę niż zaktualizujemy sobie, zaktualizujemy wartość pi w przypadku kiedy będziemy mieli 10 miejsc po przecinku. Jeżeli kupiliśmy pole, które jest w kształcie dokładnego okręgu, czyli mamy, tak, koło i chcemy sobie policzyć jakie to jest pole w środku. No jeżeli użyjemy 3.14, to nie będziemy zachwyceni. Ale jeżeli e, będziemy mieli już zaktualizowane o 10 miejsc po 20-50, no to wartość będzie zdecydowanie większa. Czy będzie nas to cieszyło? No, w rzeczywistości nic na tym nie zyskamy. Ale sam output będzie wyglądał już zdecydowanie inaczej. Ma rzeczywistość nam się nie zmieni. Pole zostanie polem. Centymetry nam nie doszły, ani milimetry. Dobrze, to tyle. Z takim zabawnym akcentem zakończmy nasze zajęcia związane z funkcją. Zachęcam Was do, 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 do komentowania. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, kontaktujcie się. Możecie pod filmem, możecie bezpośrednio ze mną. Jeżeli chodzi o Wasze zadanie z PSL-em, życzę Wam powodzenia, również jestem otwarty, żeby udzielić Wam wskazówek do tego projektu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, zobaczenia jak najszybciej. Pozdrawiam.